Otwórzmy Słowo Boże w Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. Rozdział ten zawiera wypowiedź Pana Jezusa, która jest kierowana z myślą o trzech podstawowych grupach, na jakie ludzkość się dzieli. Ludzkość dzieli się na trzy grupy, to znaczy na chrześcijan, na pierwszy lud ziemski, czyli Żydów, i na tych, którzy nie należą do żadnej z tych dwóch grup, czyli pogan albo narody. I tak tutaj też jest ten rozdział podzielony, że najpierw jest wypowiedź o chrześcijanach, potem jest wypowiedź o Żydach, a potem jest wypowiedź o tych, którzy nie są ani chrześcijanami, ani Żydami. I ten podział też jest 1 Koryntian, 10 rozdział. Pierwszy Koryntian. Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani poganom, ani Kościołowi Bożemu. Zapomniałem, w którym miejscu to jest. Jest, 32. Czyli 10 rozdział, 32. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego. Widzimy tutaj te trzy grupy. Żydzi, Grecy, czyli wszyscy, którzy nie są Żydami, ale jeszcze nie są chrześcijanami także, ani dla Kościoła Bożego. Z punktu widzenia Bożego są tylko te trzy grupy. Albo ktoś jest z Żydów, albo ktoś jest z pogan. I z obu tych grup wywodzą się ludzie, którzy uwierzyli w Pana Jezusa i są Kościołem Bożym, czyli chrześcijanami. Wracamy do 25 rozdziału Mateusza. Wtedy Królestwo Niebieskie będzie podobne do 10 dziewic, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. 5 z nich było mądrych, a 5 głupich. Te głupie, wziąwszy swoje lampy, nie wzięły ze sobą oliwy. Lecz mądre wraz z lampami zabrały oliwę w naczyniach. A gdy oblubieniec zwlekał z przyjściem, wszystkie zmorzył sen i zasnęły. O północy zaś rozległ się krzyk: oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy wstały wszystkie te dziewice i przygotowały swoje lampy. A głupie powiedziały do mądrych: dajcie nam ze swej oliwy, bo nasze lampy gasną. I odpowiedziały mądre: nie damy, bo mogłoby i nam, i wam nie starczyć. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy odeszły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. Potem przyszły też pozostałe dziewice i powiedziały: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Królestwo Niebieskie bowiem podobne jest do człowieka, który odjeżdżając zwołał swoje sługi i powierzył im swoje dobra. Jednemu dał 5 talentów,
drugiemu 2, a trzeciemu 1. Każdemu według jego zdolności. I zaraz odjechał. A ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, obracał nimi i zyskał drugie 5 talentów. Tak samo i ten, który otrzymał 2, zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze swego pana. A po dłuższym czasie przybył pan tych sług i zaczął się z nimi rozliczać. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów, przyniósł drugie 5 talentów i powiedział: Panie, powierzyłeś mi 5 talentów, oto drugie 5 talentów zyskałem. I powiedział mu jego pan: Dobrze, sługo dobry i wierny, w niewielu rzeczach byłeś wierny, nad wieloma cię ustanowię, wejdź do radości swego pana. I przyszedł i ten, który otrzymał 2 talenty i powiedział: Panie, powierzyłeś mi 2 talenty, oto drugie 2 talenty zyskałem. Powiedział mu jego pan: Dobrze, sługo dobry i wierny, ponieważ byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię ustanowię, wejdź do radości swego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał 1 talent i powiedział: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem surowym. Żniesz, gdzie nie posiałeś i zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz co twoje. A jego pan mu powiedział: Sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie posiałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był dać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie odebrałbym to, co moje, z zyskiem. Dlatego odbierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i będzie miał w obfitości. Temu zaś, kto nie ma, zostanie zabrane nawet to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy święci aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody, a On odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów, i postawi owce po swojej prawej stronie, a kozły po lewej stronie. Wtedy król powie do tych, którzy będą po jego prawej stronie: Przyjdźcie, błogosławieni mojego ojca, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Byłem bowiem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem obcym, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a ubraliście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wtedy sprawiedliwi mu odpowiedzą: Panie, kiedy widzieliśmy cię głodnym i nakarmiliśmy cię, albo spragnionym i daliśmy ci pić? I kiedy widzieliśmy cię obcym i przyjęliśmy cię, albo nagim i ubraliśmy cię? Albo kiedy widzieliśmy cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do ciebie? A król im odpowie: Zaprawdę powiadam wam, to, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnie uczyniliście. Potem powie i do tych, którzy będą po lewej stronie: Idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany dla diabła i jego aniołów. Byłem bowiem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem obcym, a nie przyjęliście mnie.
byłem nagi, a nie ubraliście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo obcym, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wówczas im odpowie: Zaprawdę powiadam wam, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, nie uczyniliście i mnie. I pójdą ci na męki wieczne, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Więc pierwsza część o 10 pannach to jest o kościele, o chrześcijanach. I są tutaj dwie grupy panien, dwie grupy dziewic. Jedna grupa to jest 5, które nazwane są mądrymi. I druga grupa to jest 5 i nazwane są głupimi. Czym one się różnią? One się różnią tym, że jedne były narodzone na nowo, to są te mądre panny, które narodziły się na nowo i dzięki temu zostały napełnione Duchem Świętym, bo olej jest symbolem Ducha Świętego. Druga grupa głupich panien to były te, które były z imienia chrześcijanami, ale nie narodzili się na nowo. Mieli zewnętrzne wyznanie, ale nie mieli w sobie Boga mieszkającego w nich. Nie byli osobiście świątynią Ducha Świętego. Nie byli narodzeni na nowo. Nie mieli nowego życia od Boga w sobie. Nie byli nowym stworzeniem. Widzimy tutaj wyraźnie, że te panny miały lampy. Te lampy symbolizują wyznanie. Na zewnątrz jedne i drugie wyglądały identycznie. Można by powiedzieć, były nie do odróżnienia. I tak też widzimy, że w społeczeństwach chrześcijańskich poziom etyki jest tak wysoki, że w zasadzie wierzącego nie da się na pierwszy rzut oka odróżnić od niewierzącego. Czasami niewierzący, spostrzegamy to, bywa porządniejszy w swoim codziennym zachowaniu niż wierzący. I czasami widzimy też to, że to świadectwo chrześcijańskie z zewnątrz wygląda tak samo jak świadectwo dobrze wychowanego chrześcijanina z nazwy, w którym nie ma nic uczonego o narodzeniu na nowo, nie ma nic z życia z Boga, jest tylko zewnętrzna religia chrześcijańska. Mało tego, postrzegamy też to, że często nawet chrześcijanie, którzy są pod łaską, są zbawieni z łaski, mają pewnego rodzaju luz w swoim życiu tak duży, że zewnętrznie mogą nawet stać gorzej niż niewierzący chrześcijanin z nazwy, który idzie do piekła, ale został dobrze wychowany. I to jest właśnie tutaj to reprezentowane przez to naczynie, czyli lampę. Z zewnątrz one wyglądały tak samo. I potem one miały czekać na Pana Jezusa, który jest tu nazwany oblubieńcem. I 5 werset pokazuje, że między te panny wkradła się fałszywa myśl, że oblubieniec zwlekał z przyjściem. Bo jeżeli na kogoś czekamy, to jesteśmy świezi. Wiemy, że Pan Jezus Chrystus może przyjść jeszcze dzisiaj. Może przyjść w tej chwili. I nie ma żadnych barier, żeby mógł przyjść dziś. To jest tylko Jego decyzja. I to jest tylko Jego wola, kiedy On przyjdzie. I nie ma żadnych po drodze barier w postaci jakichś proroctw, które miałyby się wydarzyć przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa po chrześcijan. Nie ma nic, bo Pan Jezus powiedział wyraźnie w Ewangelii Jana, 14 rozdział: Idę przygotować wam miejsce, a gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli.
A kiedy Pan Jezus przygotował to miejsce? Przygotował to miejsce na krzyżu Golgoty, potem został złożony do grobu, potem zmartwychwstał i został w niebo wzięty. I znajduje się już w niebie i od tej pory z punktu widzenia takich punktów czasowych kolejnym punktem jest przyjście i zabranie wierzących do nieba. I widzimy, że te panny przestały czekać. Zarówno jedne, jak i drugie. Wiemy z Biblii, że na przykład Kościół w Efezie porzucił pierwszą miłość. I tak samo jest z wierzącymi. Mało który wierzący, nawet prawdziwy, oczekuje, że dziś przyjdzie Pan Jezus. I to jest reprezentowane przez to, że te panny posnęły. One tutaj śpią. A jak panny już śpią, to z zewnątrz wyglądają dokładnie tak samo te niewierzące panny, które nie mają oliwy, i wierzące panny, które mają oliwę. O północy zaś rozległ się krzyk. Oblubieniec idzie. Wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy wstały wszystkie te dziewice i przygotowały swoje lampy. A głupie powiedziały do mądrych: dajcie nam ze swej oliwy, bo nasze lampy gasną. I odpowiedziały mądre: nie damy, bo mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. W środę teraz czytaliśmy Rzymian 9 rozdział i tam właśnie było pokazane, że apostoł Paweł byłby gotów sam oddać swoje zbawienie, byleby Żydzi mogli być zbawieni. Jego krewni według ciała. Ale to jest niemożliwe. I tak właśnie jest tutaj. My, którzy jesteśmy narodzeni na nowo, zbawieni z łaski, nie możemy nic zrobić, żeby innemu przekazać ze swojego zbawienia. Ten człowiek musi sam osobiście pokutować, sam osobiście musi przyjść do Pana Jezusa po zbawienie. Nie może tego otrzymać od rodzica. Bóg nie ma wnuków. Nie może tego otrzymać od przyjaciela chrześcijanina narodzonego na nowo. Nie da się tego w żaden sposób przekazać. Jedynie możemy głosić takiej osobie Ewangelię, żeby ta osoba się nawróciła. Ale jeśli ta osoba się nie nawróci, to dalej jest głupią panną, jeśli wyznaje z zewnątrz chrześcijaństwo. Apostoł Paweł powiedział w 15 rozdziale 1 listu do Koryntian, że jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy najbardziej godni pożałowania z wszystkich ludzi. Chodziło tam o to, że byli tacy, którzy uważali, że owszem, są chrześcijanami, ale nie wierzą w zmartwychwstanie. Cóż za zupełny brak rozsądku. Jeśli nie ma zmartwychwstania, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Nie ma żadnego powodu, żeby bawić się w chrześcijaństwo. I to są właśnie głupie panny. Tak głupie, że myślą, że można ten olej od kogoś sobie wziąć. I tak się dzieje w niektórych religiach, że jest jakaś taki rytuał, że przyjeżdża wielki, uczony mąż, czasami jakiś biskup, czasami jakiś kapłan, czasami jakiś ważny człowiek i smaruje olejem głowę albo polewa i twierdzi, że wtedy taka osoba jest napełniona Duchem Świętym. W religii, w której ja się wychowałem, takie właśnie coś było, jak miałem około 15 lat. I powiedziano mi, że o, od tej pory masz Ducha Świętego. Jakie to głupie. Całkowicie byłem wtedy ateistą. Poszedłem na tą imprezę tylko dlatego, żeby zrobić przyjemność mamie i babci, żeby się nie kłócić w domu, bo spokojniej było poświęcić jedno popołudnie, niż potem wysłuchiwać przez rok, że nie byłem na tym. I byłem wtedy zgubionym grzesznikiem, który w ogóle nie miał nic wspólnego z chrześcijaństwem, ale zewnętrznie nosił to wyznanie. Głupia panna. I to są właśnie takie
dziwne sposoby myślenia tych ludzi. I odpowiedziały mądre: nie damy, bo mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy odeszły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na wesele. Zamknięto drzwi. Czyli widać, że gdy Pan Jezus przyszedł po swoich, wziął te pięć mądrych panien i zamknięto drzwi i koniec. Potem przyszły też pozostałe dziewice i powiedziały: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz On odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. To jest bardzo przerażające. Całe życie takie, które tutaj widać, świadczyły te panny w jakiś sposób o sobie, że są chrześcijanami, że są jakoś imieniem Chrystusa nazwane, ale nie były wierzące, nie były zbawione i uważały Pana Jezusa za Pana. Czyli nie były to osoby, które lekceważyły Boga. Uważały Go za panującego Pana. Nazywały Go Panem. Lecz On odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. I tutaj nie przypadkiem jest o tym handlu powiedziane. Idźcie i kupcie sobie. Bo niestety w chrześcijaństwie jest rozpowszechniona fałszywa Ewangelia, według której zbawienie można sobie kupić. I to nie chodzi tylko o taki bezczelny zakup, jak próbował Szymon Czarnoksiężnik zrobić, że chciał kupić za pieniądze dar Boży. Tu chodzi o różnego rodzaju formy handlu. Czy to na przykład zakup na zasadzie dobrych uczynków. Jest uczone, że do zbawienia jest potrzebne, żeby sobie zapracować dobrymi uczynkami. Ale po reformacji od czasów Lutra na światło została wywiedziona nauka o zbawieniu z łaski i diabeł się wycwanił od tamtej pory. Dlatego, że już mało która religia twierdzi, że zbawienie trzeba wypracować tylko dobrymi uczynkami, mówię o chrześcijańskich różnych wyznaniach, tylko już dodaje się, że jest zbawienie z łaski, ale potem zbawienie musisz utrzymać. Czyli na przykład musisz brać udział w jakichś rytuałach po zbawieniu, żeby zbawienia nie stracić. To jest też handel. I taka osoba jest niestety potępiona, bo nie pokłada nadziei w Chrystusie, tylko pokłada nadzieję w handlu. Taka osoba nie ma żadnej ufności w Chrystusie, tylko ma ufność w Chrystusie plus jej jakieś akcje. Zbawienia nie da się utracić. Słowo Boże o tym wyraźnie świadczy, że zbawienie jest z łaski niezależnie od uczynków. Nie można nic zrobić, żeby zbawienie uzyskać, bo żadne nasze dzieła nie są tego warte, tylko ofiara Pana Jezusa Chrystusa jest podstawą zbawienia. Nie można nic zrobić, żeby to zbawienie utrzymać. Bo jeśli można by było stracić zbawienie, to każdy straciłby zbawienie sekundę po tym, jak je uzyskał. Gdyż Bóg nie dzieli grzechów na grzech za jeden punkt i za 10 punktów. Grzech jest zawsze nieposłuszeństwem. Jeżeli faktycznie jakiekolwiek nieposłuszeństwo byłoby podstawą do tego, żeby stracić zbawienie, to sekundę po zbawieniu taki człowiek straciłby zbawienie. Nawet mniej niż sekundę. I teraz te handlarki nie dostały się do nieba. Te handlarki usłyszały: nie znam was. W 7 rozdziale Mateusza też są przedstawieni tacy, którzy mówili do Pana Jezusa: Panie, Panie. I widzimy tutaj wyraźnie, że Pan Jezus tą myśl wielokrotnie powtarza, ale ja tylko przytoczę ten z 7
rozdziału. 21 werset. Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Kto to jest taki, kto wypełnia wolę Ojca? Gdy zapytano Pana Jezusa, jak należy wypełniać dzieła Boże, to On odpowiedział prosto: wierzyć w Tego, którego On posłał. Czyli wierzyć w Pana Jezusa. Tylko ten warunek to jest wypełnianie woli Ojca, który jest w niebie. 22 werset. Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie przemawialiśmy w Twoim imieniu albo prorokowaliśmy? Słowo prorokowanie jest takim słowem, które w Biblii jest przedstawione jako prorokowanie, ale to słowo to jest po prostu mówienie w imieniu Boga albo w imieniu generalnie w sprawach związanych z religią. I tutaj jest powiedziane: czyż nie przemawialiśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? Przecież to takie wielkie rzeczy. I ciekawe jest to, że Pan Jezus nie zaprzecza temu, że oni to robili, tylko powiedział krótko: wtedy im oświadczę, nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość. Ci ludzie nie byli narodzeni na nowo, nie mieli prawa przemawiać w imieniu Boga. Ci ludzie czynili bezprawie, czyli rzeczy, do których nie mieli prawa. Bo tylko ten, kto narodził się na nowo z wody i z ducha, może przemawiać w imieniu Boga. Innego, kogoś Bóg nie zna i nie uznaje. Natomiast każde dziecko Boże może zaświadczyć o tym, jakiej miłości doznało od swojego Boga. I każde dziecko Boże jest wręcz do tego zobowiązane, ale chodzi tutaj o prawo w tym miejscu do tego, więc prawo przemawiać w imieniu Bożym ma tylko ten, kto jest dzieckiem Bożym. To jest oczywista sprawa. I dalej. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. I to jest zachęta dla nas, że mamy czuwać, bo nie znamy dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Pan Jezus może przyjść jeszcze dzisiaj. I druga część, która jest do Izraelitów, do Żydów, do ludu Bożego ziemskiego. Tutaj Pan Jezus mówi: podobne jest do człowieka, który odjeżdżając zwołał swoje sługi i powierzył im swoje dobra. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i zaraz odjechał. I to jest powiedziane wprost, że ta historia zaczyna się od momentu pierwszego przyjścia Pana Jezusa, czyli wtedy, kiedy Pan Jezus przyszedł jako niemowlę. Urodził się i urósł do 33 roku życia, żył na tej ziemi i został zamordowany. Potem zmartwychwstał i to odejście to jest jego wniebowzięcie. Odjechał do dalekiego kraju i za jakiś czas wróci. I tutaj jest bardzo ciekawa kwestia, dlatego że 16 werset mówi wyraźnie: ten, który wziął 5 talentów. Tu jest to tłumaczone słowo na otrzymał albo wziął. W Brytyjce jest słowo wziął, w gdańskiej jest otrzymał. Słowo to zawiera aktywność ze strony biorącego. I to jest bardzo istotne. Dlatego, że Bóg daje każdemu bez wypominania. Gdyby każdy z tych chciał wziąć po 5, wziąłby po 5. Gdyby każdy z tych miał takie wrażenie, jak ten
co wziął jeden i powiedziałby, że nie szanuje tego Pana, bo sieje, gdzie nie, zbiera, gdzie nie siał i tutaj żnie, gdzie nie posiałeś i zbiera, gdzie nie rozsypywał, to wtedy każdy z nich wziąłby po jednym albo wcale. To człowiek jest tutaj elementem blokującym. Jeśli bierzemy tylko dwa talenty, to bierzemy te dwa talenty, bo bierzemy my z własnej odpowiedzialności i decyzji. Bóg chce nam dać każdemu po pięć. I tu jest 16 werset właśnie taki, który pokazuje naszą odpowiedzialność. A ten, który otrzymał pięć talentów, albo jak Brytyjca, a ten, który wziął pięć talentów, poszedł, obracał nimi i zyskał drugie pięć talentów. Tak samo i ten, który wziął dwa, zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden albo wziął jeden, poszedł, wykopał, dół w ziemi i ukrył pieniądze swego pana. Od razu się pojawia pytanie do 18 wersetu. Po coś brał, skoro nie chciałeś obracać? I pojawia się pytanie, co nas powstrzymuje przed tym, żeby każdy z nas brał pięć? Żeby każdy z nas wziął jak najwięcej i obracał. To nie jest wina Boga, bo Bóg daje każdemu i bez wypominania. I jeśli jesteś osobą, która myśli, że Bóg może ograniczać coś, to jesteś w błędzie. Każdy człowiek nie będzie miał w dniu sądu wymówki żadnej, bo każdemu Bóg daje na tyle, żeby mógł spokojnie dojść do zbawienia, potem dojść do poznania prawdy. Bo Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. I po długim czasie przybył Pan tych sług i zaczął się z nimi rozliczać. Wówczas przyszedł ten, który wziął pięć talentów, przyniósł drugie pięć talentów i powiedział: Panie, powierzyłeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Wziął pięć i obracał, żeby dla Pana jak najwięcej wykonać. Niech każdy z nas będzie taki jak ten właśnie. Bierzmy od Boga jak najwięcej i pomnażajmy jak najwięcej. Tak, żeby złożyć to u Jego stóp. Bo jest powiedziane, że właśnie każdy zbawiony z łaski człowiek może bez ograniczeń korzystać z łaski za łaską od Boga. I potem to jest chwała Boża, jeżeli jest wykonywane z użyciem tych rzeczy od Boga Boże dzieło. Jest powiedziane, że każdy otrzyma koronę w niebie i ta korona, wiadomo, jest odzwierciedleniem tego, ile każdy dla Pana wykona. I co się z tą koroną stanie? Wiadomo, złożymy ją u stóp Pana Jezusa. Więc cała chwała jest należna Bogu. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. To jest dzieło Boże. To nie jest wysiłek nasz. To nie jest wysiłek ludzki. To jest dzieło Boże. I On daje każdemu bez wypominania. I powiedział mu jego Pan: dobrze, sługo, dobry i wierny. W niewielu rzeczach byłeś wierny, nad wieloma cię ustanowię. Wejdź do radości swego Pana. Bardzo ciekawe jest, w niewielu rzeczach
Mamy nawet taką pieśń. Wierni w małym. To jest bardzo ważne, żebyśmy mieli świadomość, że to, co tu jesteśmy w stanie wykonać w służbie Bożej, to jest niewiele. Bo w wieczności będzie całkiem, zupełnie inna służba w porównaniu z którą to, co się tu dzieje, to jest niewiele. I dzięki temu, jeśli jesteśmy wierni w małym, to będzie nam powierzona prawdziwa wartość. Przyszedł i ten, który otrzymał 2 talenty i powiedział: Panie, powierzyłeś mi 2 talenty, oto drugie 2 talenty zyskałem. Przyszedł ten, co wziął 2 talenty. I co? Obracał nimi. Może był to człowiek mniej ufny Bogu, ale był ufny i wykonał to, co było zgodne z tymi talentami. Pomnożył je i też został pochwalony. Dobrze, sługo, dobry i wierny. Ponieważ byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię ustanowię. Wejdź do radości swego Pana. Niestety ta przypowieść nie kończy się w tym miejscu. Jest jeszcze ten trzeci, który wziął i zmarnował. To jest każdy, który od Boga wziął życie, żyje tym życiem i nie oddaje Bogu chwały. Jest to przykład osobnika najbardziej godnego pożałowania, który swoje życie marnuje, nie chce go oddać Bogu. Ma o Bogu jak najbardziej negatywne zdanie. Oszczerczo o nim mówi, że Bóg zbiera, gdzie nie rozsypał i żnie, gdzie nie posiał. Cóż za bluźnierstwo, ale słyszymy to regularnie dookoła siebie. Takie negatywne zdanie o Bogu mają ludzie, którzy wzięli od Niego ten talent i zużywają go dla diabła. Mają talent przemawiania i jak Hitler używają go do porywania tłumów przeciwko innym ludziom, żeby mordować. Mają talent zarabiania i jak jakiś zdemoralizowany biznesmen używają go tylko i wyłącznie do grzechu. Mają talent muzyczny od Boga, wzięli go i wykorzystują go dla diabła, przygotowując diabelską muzykę. Mają talent chemiczny, przygotowują trucizny, którymi ludzie się trują. I tak dalej. To są wszystko właśnie ci nieszczęśnicy, którzy zamiast przeznaczyć ten talent, który otrzymali od Boga na służbę Bogu, przeznaczają te talenty dla diabła. Zakopują je. Nie ma w Królestwie Bożym z tych talentów żadnego pożytku. To po co brał? I Pan Jezus tutaj daje radę. Powinieneś więc był dać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie odebrałbym to, co moje, z zyskiem. Czasami jest tak, że człowiek ma talent, ale nie ma zmysłu, jak go wykorzystać. Właśnie dlatego jest instytucja zgromadzeń, gdzie mamy braci o jednych darach, o drugich darach, siostry o jednych darach, o drugich darach. I jeżeli ktoś ma jakiś dar, który tylko wtedy może być realizowany w połączeniu z darem innym, to właśnie w zborze to się może odbyć. Działa to w ten sposób, że wtedy ci chrześcijańscy bankierzy, czy generalnie bankierzy, tutaj jest powiedziane, mogą tym obdarowaniem kierować. I wtedy służba Boża działa wspólnie
ku wzajemnemu dobru. 29. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i będzie miał w obfitości. Temu zaś, kto nie ma, zostanie zabrane nawet to, co ma. I ta reguła jest komentarzem do 28 wersetu. Dlatego odbierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. I potem jest powiedziane, a nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Widać, że ten nieodrodzony człowiek, który zmarnował talenty Boże, trafi do miejsca ciemnego. Do piekła. Gdzie będzie tam, gdzie jest diabeł i jego aniołowie. 31 werset zaczyna trzecią grupę wypowiedzi tutaj związanych z trzecią grupą, czyli z poganami. Jest tutaj już odniesienie do momentu, kiedy faktycznie już wrócił Pan Jezus w widzialny sposób i zasiadł na tronie. Bo jak wiemy, my oczekujemy przyjścia Pana Jezusa po Kościół, gdzie Pan Jezus na powietrzu się z nami spotka. Potem jako oblubienica będziemy zabrani do nieba, do domu Ojca. I potem zacznie się siedmioletni wielki ucisk. I ten siedmioletni wielki ucisk zakończy się przyjściem Pana Jezusa na ziemię, gdzie Pan Jezus stanie swoimi nogami na Górze Oliwnej. Góra Oliwna, jak zapowiada Zachariasz, rozdzieli się na dwie części. Też będziemy potem widzieć to, co jest tu opisane w Mateusza 25, że zostanie sąd postawiony właśnie i Syn Człowieczy będzie sądził. Czyli Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy święci aniołowie z Nim i wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. I te narody, które tutaj są, będą rozliczane w pierwszym rzędzie z tego, jak się zachowywały do prześladowanego Izraela w czasie siedmioletniego okresu ucisku. Czyli od pochwycenia do przyjścia Pana Jezusa na ziemię, czyli przyjścia w chwale, trwa 7 lat. Ten okres, jak wiemy z Księgi Objawienia, dzieli się na 2-3,5-letnie okresy. Najpierw człowiek grzechu będzie próbował zwieść Izraela, obiecując im różne rzeczy. Wręcz będzie zawarty 7-letni pokój, gdzie Żydzi i muzułmanie i inni nie będą się w Izraelu już bić. Będzie pokój zawarty na 7 lat. I będzie całkowity pokój na tyle, że w miejscu, gdzie teraz stoi muzułmański meczet, zostanie on w jakiś sposób usunięty i zostanie tam zbudowana świątynia Boża. Tam, gdzie stała, bo tam na górze Moria jest miejsce świątyni. I ta świątynia zostanie odbudowana. Ona była zbudowana już wcześniej. Następnie została zburzona w wyniku niewierności Izraela. Potem została odbudowana. Potem znowu została zburzona przez Rzymian. A teraz będzie odbudowana właśnie w tym siedmioletnim okresie, kiedy człowiek grzechu zawrze przymierze na 7 lat. I przez pierwsze 3,5 roku Izraelici będą zachwyceni tym człowiekiem. Jest powiedziane, że cała ziemia pójdzie za tym człowiekiem. I oni w zachwycie będą go obserwować. Ale ten człowiek w połowie tego siedmioletniego okresu, po 3,5 roku,
zasiądzie w świątyni Bożej i powie, że to On jest Bogiem. Tak mówi nam list do Tesaloniczan, gdzie Paweł o tym wyraźnie mówi. I ten człowiek grzechu wtedy znajdzie swoich zwolenników, ale spora część Izraelitów zrozumie, że to jest coś nie tak, że to jest niezgodne z zakonem, żeby człowieka czcić. I oni się odwrócą wtedy od tego człowieka grzechu. Są przedstawieni w objawieniu jako niewiasta, która uciekła na pustynię i będzie karmiona przez 42 miesiące, czyli przez 3,5 roku, czyli przez 1260 dni. Ona będzie chroniona, czyli ten Izrael tam się znajdzie. Ale w czasie tych prześladowań, bo faktycznie wtedy ten człowiek grzechu za bardzo silne prześladowania przeciwko Izraelowi podejmie i ci ludzie będą szukali schronienia. I tutaj jest właśnie podstawą sądu to, jak nieżydzi odniosą się do Żydów w czasie tego ciężkiego okresu 3,5 lat lub szerzej 7 lat. Dlatego Pan Jezus ich nazywa braćmi. I jest tu wyraźnie powiedziane, że te narody są rozdzielone na te, które zachowały się przyzwoicie wobec Izraela, albo zachowają się przyzwoicie wobec Izraela w tym czasie, i na te, które się nie zachowają przyzwoicie. Dla nas jest tutaj bardzo ważne pouczenie. Dlatego, że widzimy, że Pan Jezus się utożsamia z wierzącymi. Bo ci ludzie będą przez Niego traktowani jako lud Boży, ziemski. I On się też z nimi wtedy utożsamił, jak widzimy, tak mocno, że powiedział, że to On był głodny, a daliście mi jeść. To On był spragniony, a daliście mi pić. To On był obcy, a przyjęliście mnie. Dla nas jest to pouczenie, żeby pamiętać, zresztą apostoł Jan o tym mówi w liście Jana, że jak możesz mówić, że miłujesz Boga, którego nie widzisz, a nie miłujesz brata, którego widzisz. Jakub mówi, coż z tego, jeżeli powiesz, że wierzysz, a człowiek będzie na przykład nagi lub będzie głodny w twoim towarzystwie i nie zaopiekujesz się nim, choć zwracał się do ciebie o pomoc. I tutaj wyraźnie widać, że Pan Jezus się identyfikuje z tymi ludźmi, mówi wręcz, że to On to był. Byłem nagi, a ubraliście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wtedy sprawiedliwi ze zdziwieniem, 37 werset, powiedzą: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Cię, albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię obcym i przyjęliśmy Cię, albo nagim i ubraliśmy Cię? Albo kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im powie: zaprawdę powiadam wam, to co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnie uczyniliście. Pan Jezus wyraźnie tutaj nazywa tych Izraelitów swoimi najmniejszymi braćmi. I powiedział tutaj jeszcze bardzo ważną rzecz, bo oczywiście widzimy, że ci, którzy źle potraktowali tych Izraelitów, ale to jest jednoznaczne, że oni tutaj źle potraktowali albo potraktują Pana Jezusa osobiście. Bo On wręcz mówi: byłem głodny, a nie daliście mi jeść. O sobie mówi, to ja byłem. Bardzo ciekawa rzecz, bo też podobną myśl widzimy, jak apostoł Paweł, gdy jeszcze był Szawłem, mordercą,
jechał za pozwoleniem kapłanów do Damaszku, żeby mordować chrześcijan. I Pan Jezus go w drodze zatrzymał. To Pan Jezus powiedział: Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Przecież Paweł prześladował chrześcijan. A Pan Jezus powiedział, że jest prześladowany on. Widzimy jednoznacznie, że Pan Jezus się utożsamia z każdym wierzącym i każdym, kto nosi Jego świadectwo, bo jest powiedziane, że tego, który się przyzna do Boga, to on się przyzna przed aniołami Bożymi. I tutaj jest bardzo też istotna rzecz, którą musimy zauważyć, że Pan Jezus powiedział w 34. Przyjdźcie błogosławieni mego Ojca, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Widzimy, że dla ludzi Bóg przygotował królestwo przygotowane od założenia świata. Natomiast tym potępionym powiedział: idźcie ode mnie przeklęci w ogień wieczny przygotowany dla diabła i jego aniołów. Nie powiedział: idźcie przeklęci w ogień wieczny przygotowany dla was od założenia świata. To jest bardzo ważna nauka, dlatego że jest taka herezja, która twierdzi, że Bóg rzekomo przeznaczył jednych ludzi do piekła, a innych ludzi przeznaczył do nieba. Jest to całkowita herezja. Dlatego, że jest wyraźnie powiedziane, że ogień wieczny jest przygotowany dla diabła i jego aniołów. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Bóg nie przeznaczył ani jednej osoby do piekła. Bóg nie przeznaczył ani jednej osoby do piekła w ten sposób, żeby ta osoba nie mogła pokutować i przyjść do Jezusa i być zbawiona. Po prostu jest to tak, że człowiek, gdy grzeszy, sam staje się kompanem diabła i jego aniołów i rezygnuje z tego królestwa przygotowanego dla niego od założenia świata. Jest to odpowiedzialność człowieka. Widzimy, że Bóg jest chętnym dawcą, bez wypominania. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Pan Jezus zakosztował śmierci za każdego, tak mówi Pismo. Nie za niektórych ludzi przeznaczonych do nieba, a za tych przeznaczonych do piekła nie. To jest nieprawda. Pan Jezus umarł za każdego, bez różnicy i bez wyjątku. Niestety takie fałszywe nauki dzisiaj krążą, które twierdzą, że Jezus umarł za niektórych. Jest to błąd od Augustyna, katolickiego ojca Kościoła, czy oni go nazywają wręcz doktorem. I takie herezje zazwyczaj biorą się właśnie z różnych takich mrocznych postaci, z różnych takich błędnych dróg. I nie ma to nic wspólnego z Pismem Świętym. Słowo Boże objawia nam Boga, który daje każdemu chętnie i bez wypominania. Nie ma żadnej możliwości, żeby człowiek mógł powiedzieć w dniu sądu: trafiam do piekła, bo ty mnie nie wybrałeś przed założeniem świata. Tak nie będzie. Każdy człowiek, który stanie na sądzie i niestety będzie skazany na jezioro ognia i siarki przygotowane dla diabła i jego aniołów, to każdy ten człowiek dlatego tam trafi, bo wziął talent i go zakopał, bo nie wierzył w to, że Bóg jest łaskawy i chętny do wybaczenia, tylko myślał, że to jest człowiek albo Bóg srogi, który zbiera, gdzie nie posiał, żnie, gdzie nie rozsypywał, że Bóg jest zły. To jest fałsz.
Bóg jest chętny, łaskawy, miłosierny, dał samego siebie w osobie Pana Jezusa Chrystusa na krzyż i nikt nie może w żaden sposób czegokolwiek powiedzieć przeciwko Jego nieograniczonemu miłosierdziu i łasce. Oczywiście Bóg jest sprawiedliwy i niestety ci ludzie, którzy nie skorzystają z łaski Bożej, pójdą na męki wieczne, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. To jest 46 werset. Jest wyraźnie powiedziane, że to są dwie grupy. Pójdą ci na męki wieczne, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Nie ma neutralnego gruntu. Nie ma czegoś takiego jak miejsce pośrodku. Albo jesteśmy z Panem Jezusem, albo jesteśmy przeciwko Panu Jezusowi. Nie ma miejsca, które można by powiedzieć, że jest trochę tu, trochę tam. I błąd wszystkich tych głupich panien polegał właśnie na tym, że one z zewnątrz uważały, że będzie dobrze, jak będą nosić tą lampę, ale niekoniecznie w środku miały olej. A Bóg patrzy na serce. Bóg miłuje prawdę chowaną na dnie duszy. Czyli tutaj widzimy, że punktem odniesienia jest to, czy ma taka osoba nowe życie z Boga, czy ma Ducha Świętego, czy jest zamieszkana przez Ducha Świętego, czy ma nowe życie z Pana Jezusa, czy jest to osoba narodzona na nowo z Ducha Świętego. Jeżeli jest, to jest wiecznie bezpieczna raz na zawsze. Jeśli nie, to niestety po tej osobie możemy tylko oczekiwać pokuty, póki chodzi po tej ziemi. Jeśli umrze, to niestety pójdzie do piekła w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom.